Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego i kiedy najmłodsi i ci trochę starsi odliczają już dni i godziny do upragnionych dwumiesięcznych wakacji, to o wypoczynku nie myślą jeszcze uczniowie, których marzeniem jest kontynuacja dalszej nauki w liceum plastycznym. Bo by do plastyka się dostać, najpierw trzeba przebrnąć przez egzaminy wstępne. Podzieliliśmy uczniów na 4 grupy. 3 grupy to są egzaminy z części praktycznej, natomiast jedna grupa odpowiada z części teoretycznej. Właściwie jest to taka swobodna rozmowa i rozeznanie, czym uczeń się interesuje. W części praktycznej kandydaci musieli wykazać się w 3 dziedzinach – malarstwie, rysunku i formie przestrzennej, czyli rzeźbie. Dodatkową trudnością był ograniczony czas. Na wykonanie wszystkich prac przeznaczonych zostało jedynie 90 minut. Jak mówią sami nauczyciele, chętnych, którzy chcą wstąpić w mury plastyka, z roku na rok przybywa i w większości są to prawdziwi pasjonaci, których marzenia już od najmłodszych lat związane były ze sztuką. Każdy jest ciekawy, jak jest w tej szkole i uczniowie po prostu chcą spróbować swoich sił w naszej szkole, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Praktycznie od urodzenia. Jakieś tam kupowałem, jak byłem mały, takie kursy rysowania i rysunku. Jakoś tam się wkręciłem w to. Od dziecka się interesowałam sztuką. To nie było nic takiego w mojej rodzinie. Nikt nie lubił sztuki. Tak się wyrwałam po prostu. Bardziej moja rodzina taka muzyczna była. O przyjęciu kandydatów do szkoły zadecyduje jury, w skład którego wchodzą nauczyciele plastycy, którzy wspólnie wyłonią najlepiej zapowiadających się przyszłych artystów.